No, to już zmieniłem kamerę, więc można zacząć otwierać skrzyneczki. Zobaczmy, co one nam dzisiaj przyniosą. A więc zaczynamy od chromanii dwójek. Ile pyszności. Autoryzm. Ale wyjebało mi przesadki mózgowe. I ruszyło. Dobra, pojadę to poleciało, nie? Obrony Niko. Fajnie. No, ale digu. No, fajnie. Tak. Cieszę się w chuj. Ale może następnie, no kurde, jest tyle sobie fajnych różowych skinów przeleciało, że teraz nichuja nie będzie nic lepszego niż jakiś fiolet, na przykład OWP, albo nie wiem, UMP z Top Trackiem, które właśnie mi minę. Kurwo. Serio. Fajnie. No. To jakże chrome dwójki mamy za sobą, może przejść do breakoutu. Liczę na kosę, to jak ona mi się podoba. Strasznie bym chciał mieć tego digla konspirację. Kurde, jakby mi teraz wypadło, to ja pierdolę, ja bym się ucieszył, ale... Znając życie, nie wypadnie mnie. A zatem... Nie patrzę! Niech się nie ukurza! No, ale zostają nam jeszcze dwa Phoenixy, a później już sobie wybiorę takie skrzynki, jakie będę konkretnie chciał. No to lecimy, zobaczmy. Zobaczmy, co nam przyniesie operacja Phoenix. Ale mam dzisiaj nie fart. No, ale ze statrakiem przynajmniej. Co się dzieje na ostatnią skrzynkę? W tym momencie, a dogrywka będzie później. No, nie obraziłbym się za Famasa. Nie obraziłbym się za USP. Co dopiero za AK-50, AWP, Asimov i ja, o Jezu. A co dopiero Kosa. Już przeleciało coś różowego, już przeleciały chuj różowych. Nie! Zostań! Kurwa! Ty kurwa! No ale przynajmniej fiolet. No dobra, otwórzmy jeszcze jedną. A leć! Leć jak wieprz. Maleńki. Tak, nie mam do końca chyba. No może. Nie. No. 2, 4, 6. Wróć. To ja chcę jeszcze jedną. Dobra, otwórzmy jeszcze jedną skrzynkę. To już jest nauka. To już jest chore. Kurwa. Głupia słuka. 4, 6, 7. No dobra, lecimy, otwieramy jeszcze te dwie.
To jest bez sensu. Co ja robię ze swoim życiem? Ale jakby tak wypadło. No, fiolet. To jest lepiej. No, nawet ładny. No i ostatnio. Okej. Bądź czymś fajnym. Ile fioletów! Nie, nie! Czyli co? 2, 4, 6, 8, 9. Czy ja mam jeszcze jakąś skrzynkę? Nie mam. No dobra, wydaje mi się, że jednak nie będzie żadnej dogrywki. Ale przynajmniej mam czym teraz obstawiać w różnych nadchodzących meczach. Zatem dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i cześć.